Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus zaprasza nas dzisiaj na przechadzkę, na spacer, na wycieczkę. I zaprasza nas w pole, byśmy obserwowali proces wzrostu ziarna zboża. I gdybyśmy dzisiaj poszli na nasze pola, zobaczymy, jak piękne łany zbóż wyrosły na tych polach, które jesienią zostały zasiane. Rolnicy wrzucili w ziemię ziarna, a ono najpierw zakiełkowało, przezimowało, i na wiosnę zaczęło iść w górę. A że pogoda piękna i sprzyja, to w tym roku takie piękne zboże. Warto rzeczywiście, na przykład dzisiaj po południu, w ramach przechadzki, świętowania, pójść sobie w pole i zobaczyć, jakie piękne są zboże. Bracia i siostry, to pewien syn. Otóż tam nasze serca są taką glebą, w której zostało zasiane ziarno nowego życia. Życia Bożego, nadprzyrodzonego. I tak jak
takim podziwem, to będzie uwielbiony Bóg, Stwórca, a życie Boże w nas umocni się. Dzisiaj wspominamy w liturgii świętego brata Alberta, to jego dzień. To człowiek, który pokazuje nam tę drogę kontaktu z Bogiem, ileż poświęcił czasu na modlitwę, na adorację Najświętszego Sakramentu. I to na tej modlitwie zrodziło się postanowienie, by zostawić strój arystokraty, warsztat malarski, bo był artystą, i przywdziać ubogi habit, by zostać jednym z ubogich, najuboższych, by pomóc im to nowe życie, które zostało w nich zaszczepione, odbudować, by to nowe życie, które zagubili, na nowo odnaleźli. Artysta, który namalował piękne obrazy, ten szczególnie papiski, znaczący egzekwowo Chrystus w cierniowej koronie. I wybrał na miejsce swojej modlitwy, swojej celi zakonnej kalatówki zakopane u stóp gór. I chodził tam codziennie i podziwiał Boga, uwielbiał Go w tej pięknej przyrodzie górskiej. Bracia i siostry, i zobaczcie, jakież wielkie dzieło, jakież drzewo urosło z tej Jego świętości. Dzisiaj działa w Polsce Towarzystwo imienia świętego brata Alberta, w którym schronienie znajdują bezdomne kobiety, bezdomni mężczyźni, którzy znajdują chleb na stole. Ludzie czasem zagubieni, którym trzeba podać rękę, pomóc im odzyskać to nowe życie zasadzone w nich w chwili Chrztu Świętego. Jakże wielkie drzewo urosło w tym sercu świętego brata Alberta. Bracia i siostry, dzisiaj także wspominamy 6. rocznicę śmierci naszego księdza prałata Władysława Janęcza. 42 lata posługi w tej naszej świątyni. Mielibyśmy wiele wad, gdybyśmy nie pamiętali o nim z wdzięcznością. Ksiądz prałat Janęczko, obchodząc tutaj 50. rocznicę swoich święceń, na zakończenie mówił tak, powołując się na ojca Kościoła, który powiedział, że jeśli nie będę wdzięczny, będę miał wszystkie wady. I dlatego